Dotychczasowy komendant Straży Pożarnej w Suwałkach Bogdan Wierzchowski awansował na stanowisko komendanta wojewódzkiego PSP w Olsztynie. Wszystko wskazuje na to, że jego obowiązki przejmie dotychczasowy zastępca Arkadiusz Buchowski, który z suwalską jednostką związany jest od 21 lat. Starszy brygadier Bogdan Wierzchowski wynikające z awansu nowe obowiązki przejął z dniem 2 stycznia. Komenda Miejska PSP w Suwałkach będzie administrowana przez młodszego brygadiera Arkadiusza Buchowskiego. Ja mam na razie pełnić obowiązki komendanta do chwili powołania już komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Także w tej chwili tak, ja się tym, że tak powiem, komendą zajmuję. No i takim największym wyzwaniem to jest rozpoczęcie też, no 2 stycznia firma weszła na plac budowy Komendy Miejskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Suwałkach, dlatego no pracy mamy naprawdę, mimo tych działań, które prowadzimy, to dodatkowo ta inwestycja no pochłania dużo czasu, dużo pracy przed nami. To jest jedno z najważniejszych zadań, jakie przede mną stoją, no oczywiście całe funkcjonowanie komendy, natomiast najważniejszym jest ta inwestycja. Mogę powiedzieć, że w dniu 14 stycznia odbędzie się również no, otwarcie jak gdyby tej budowy, poświęcenie placu budowy, także już, że tak powiem, serdecznie na to zapraszam. Przejęcie obowiązków PO komendanta przez zastępcę zdaje się być czystą formalnością. Arkadiusz Buchowski jako doświadczony strażak, który suwalską jednostkę zna od podszewki, ma też spore szanse na objęcie funkcji komendanta. Ze Strażą Pożarną związany jest od 22 lat. Rozpoczynałem pracę w Sejnach. Po szkole rok czasu pracowałem w Sejnach, później przeniosłem się do Suwałk. Przez kilkanaście lat brał czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, nierzadko trudnych i dramatycznych. Jedna z najtragiczniejszych, chyba na takich, które największe piętno odciska, to jest ta akcja w miejscowości Jankielówka tragicznej, gdzie zginęło osoba no, poszkodowana i dodatkowo dwóch ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, także ja też dowodziłem tą akcją. Arkadiusz Buchowski pracował też na stanowisku najpierw zastępcy, potem dowódcy jednostki. Zastępcą komendanta PSP w Suwałkach został w kwietniu 2016 roku.